Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Klub parlamentarny Twojego ruchu przygotował apel do pani ministry Szumilas o wycofanie katechezy ze szkół. Chodzi o dobro dzieci. Chodzi o to, żeby ograniczyć, uniemożliwić popełnianie tych haniebnych czynów wobec dzieci przez duchownych. Nasze działanie podyktowane jest ostatnimi wypowiedziami, między innymi szefa episkopatu, arcybiskupa Michalika, który stawia dzieci w roli sprawców, a prawdziwych sprawców tych okrutnych czynów stawia w roli ofiar. Insynuował w swojej wypowiedzi, iż to dzieci uwodzą duchownych. Tego typu wypowiedzi, które padały z ust duchownych niejednokrotnie. Przypomnę jednego z duchownych, który biskupa Pierunka konkretnie, który stwierdził, że namiętności nie da się powstrzymać, a człowiek, który dostał wolną wolę, no, działa tak, a nie inaczej, że pedofilia jest, była i będzie. W związku z tym trzeba to zaakceptować. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze, także nasz klub nie zamierza tego akceptować. To pismo, które przygotowaliśmy, zostało już do pani ministry Szumilas wysłane. A przypomnę jeszcze kolejne wypowiedzi, które jeden z duchownych wypowiedział, zrzucając winę za zachowania pedofilskie na Dominikanie. Księdza Gila stwierdził, że to gorący klimat powoduje, iż do takich przestępstw dochodzi. Ta postawa całego Kościoła, duchowieństwa, którzy chcą umyć ręce od odpowiedzialności za te zbrodnie, którzy nie czują się zobligowani do zadośćuczynienia ofiarom, dbają tylko i wyłącznie o interes własnej instytucji i własnych posad, powoduje, że konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków przez polski rząd, przez panią ministrę, żeby polskie dzieci uchronić. Przypomnę, że pensje, które biorą katecheci, to jest 1 350 000 000 zł rocznie i za tą kwotę mielibyśmy ograniczoną bądź zlikwidowane zjawisko pedofilii w polskich szkołach, a mielibyśmy za to ciepły posiłek codziennie, w każdy dzień, kiedy odbywają się zajęcia w szkole. Dlaczego Kościół, oprócz tego, o czym wspomniałem, powinien odpowiadać za przestępstwa popełniane przez swoich funkcjonariuszy? Między innymi z powodu instrukcji Crimen Solicitationis z 1962 roku, która nakazywała tuszowanie pedofilii i sprawy związane z pedofilią nakazywała opatrywać klauzulą tajne i nie przekazywać żadnych dokumentacji, żadnych informacji dotyczących tej zbrodni świeckim organom ścigania. Więcej na temat tej instrukcji powie Roman Kotliński. Proszę Państwa, instrukcja z 1962 roku, podpisał ją papież Jan XXIII, który będzie beatyfikowany w kwietniu razem z Janem Pawłem II, który zresztą najgorliwiej tę instrukcję wprowadzał w życie. Toczy się obecnie dyskusja, czy Kościół rzymskokatolicki jako instytucja jest zobowiązany do odpowiedzialności, czy jest odpowiedzialny za przestępstwa swoich duchownych. Otóż wychodzimy z założenia, że w 100% tak, ponieważ duchowni czerpią swój autorytet z Kościoła jako instytucji i następnie przy pomocy tegoż autorytetu wkradają się w łaski niewinnych dzieci. Te dzieci onieśmielają, te dzieci po prostu, na te dzieci wywołują taką presję, że w ten sposób właśnie dochodzić może do tych aktów pedofilii. I są to niewątpliwie akty w Kościele na większą, nieporównywalnie większą skalę
czynione niż w innych środowiskach. Nie ma co do tego wątpliwości. Tylko i wyłącznie w Kościele rzymskokatolickim obowiązuje przymusowy celibat. Celibat w tym sensie przymusowy, że związany nieodłącznie ze święceniami. Jeśli ktoś chce być księdzem, musi przyjąć celibat. Jedyna taka instytucja na świecie w tej chwili. No nieodłącznie wiąże się to z nadużyciami. No popęd seksualny gdzieś musi znaleźć swoje ujście wśród tych młodych ludzi, młodych mężczyzn. Niewątpliwie również część pedofilów idzie od razu z tą myślą do kościoła, do seminarium, aby tam w gronie dzieci swoje praktyki spełniać. Proszę Państwa, te przeprosiny, które padły wczoraj, uważamy za wymuszone i w tym sensie no, nieważne. Oczywiście ważne jest to, że w ogóle padły, ale same przeprosiny są wyraźnie wymuszone przez burzę medialną, która się rozpętała. My znamy charakter księdza arcybiskupa przewodniczącego konferencji, księdza Michalika. Wiemy, że jest to stary obrońca pedofila z Tylawy. Moim zdaniem, jako byłego księdza, radziłbym księdzu arcybiskupowi po pierwsze, żeby zrezygnował ze swojej funkcji, żeby miał tą odwagę autentyczną powiedzieć, że postąpiłem źle, że jako, w cudzysłowie, autorytet no, zachowałem się skandalicznie i odpowiedzialność muszę ponieść. Radziłbym również jemu i wszystkim innym hierarchom, aby w ogóle się nie wypowiadali w kwestiach dzieci, w kwestiach rodziny, w kwestiach prokreacji, ponieważ nie jest to ich tematem. To nie są ludzie, którzy są związani z tymi sprawami. To są starzy kawalerowie, oderwani od życia rodzinnego, od życia z dziećmi, od wychowywania dzieci, od życia z żonami, od prowadzenia domu. Ja sam jako ksiądz zabierałem w tych sprawach głos i żałuję bardzo. Żałuję, bo to było nieadekwatne, to co mówiłem. Ci ludzie w ogóle nie powinni zabierać głosu w tych sprawach i z tego względu nawet powiem, że współczuję księdzu arcybiskupowi i innym hierarchom w jakiś sposób, że są o to nagabywani. Ale oczywiście to, że się chętnie wypowiadają i zabierają i wychodzą z inicjatywą, żeby o takich sprawach mówić, o sprawach rodziny, dzieci, małżeństwa, no to świadczy na ich niekorzyść, bo to nie powinno mieć oczywiście miejsca. Natomiast co do odszkodowań, przed którymi Kościół się najbardziej broni, przed odszkodowaniami materialnymi, no chcę powiedzieć też poniekąd jako były ksiądz, przypomnieć moim braciom, hierarchom, że jest coś takiego jak 5 warunków pojednania człowieka z człowiekiem i człowieka z Bogiem. To jest żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczera spowiedź, to jest zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom i rachunek sumienia. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom. Proszę Państwa, Kościół nie powinien czekać na werdykty sądów, na wyroki sądów. Kościół, gdyby był to Kościół rzeczywiście chrześcijański, powinien sam z siebie, z własnej inicjatywy wypłacać zadośćuczynienie. Finansowe oczywiście, bo ja o jakimś innym zadośćuczynieniu możemy mówić po 15, czy 20, czy 30 latach. No, słowo przepraszam tu brzmi kuriozalnie bardzo. Więc jeszcze raz widzimy, że ten Kościół niestety no, na pewno jest katolicki, czyli powszechny, ale nie jest kościołem chrześcijańskim. Niestety. Mamy sprzymierzeńca w postaci papieża Franciszka. Ja ze swojej strony jestem w trakcie już przygotowania listu do Ojca Świętego, w którym poinformuję o wielu niegodziwościach episkopatu i mam nadzieję, że papież Franciszek tych funkcjonariuszy Kościoła, którzy się minęli z powołaniem, którzy wyraźnie mają ambicje polityczne, a nie głoszenie Słowa Bożego, mam nadzieję, że ich po prostu odwoła i spotka ich zasłużona kara. W Stanach Zjednoczonych ofiary dostawały średnio po 240 tysięcy dolarów zadośćuczynienia. Ja pisałem już do Benedykta XVI celem utworzenia specjalnego funduszu w Polsce, który miałby wynosić około 5 miliardów euro, ponieważ
ofiar w Polsce księży pedofilii na przestrzeni kilkudziesięciu lat może być nawet 300 tysięcy. W niespełna 5-milionowej Irlandii specjalna rządowa komisja, która powstała, żeby te przypadki wyjaśnić, udowodniła ponad 60 tysięcy ofiar tego przestępstwa. W Polsce ta skala zjawiska jest zbliżona, jeżeli nie większa. W związku z tym niezbędne jest podjęcie tych kroków, żeby zapewnić ofiarom, które nawet wiele lat po tych traumach, po tych zdarzeniach tragicznych potrzebują wsparcia psychologicznego, ale także potrzebują zadośćuczynienia w formie finansowej. A Kościół jest najbogatszą instytucją w Polsce. Jest największym posiadaczem ziemskim. Więc te uśmieszki hierarchów kościelnych, ten cynizm i mówienie, że będą się za te ofiary modlić, jest po prostu nieprzyzwoite, jest skrajnie nieprzyzwoite. Ponawiamy apel także do pani minister Szumilas, żeby uchronić polskie dzieci. Jeżeli pani ministra nie zaprzestanie, nie postawi tamę tej patologii, która się w tej chwili odbywa, nie odsunie księży od dzieci w szkołach, będzie ponosiła ryzyko i odpowiedzialność za ewentualne przypadki, które się po tym dniu zdarzą. Dopóki hierarchowie kościelni nie przestaną tuszować pedofilii, nie przestaną usprawiedliwiać pedofilii, nie przestaną zamieniać ról, czyli oskarżać dzieci o to, że są sprawcami tych czynów, a nie ofiarami, dopóki nie zrozumieją tego problemu, nie zrozumieją tego błędu, dopóki ci ludzie będą nadal kierowali Kościołem i dawali przyzwolenie de facto na te zachowania pedofilskie, to żaden ksiądz nie powinien gościć w polskiej szkole.